Witam fightsport.pl, jesteśmy po gali Polsat Boxing Night. Z nami jest Paweł Nastura, bohater kolejnej gali KSW22. Witam, jak wyglądają Pana przygotowania? Witam serdecznie. Idą w dobrym kierunku. Powoli zbliżamy się do końca. Jeszcze kilka ciężkich treningów, a potem już siłowanie formy i myślę, że będzie dobrze. Rozumiem. A czy zna już Pan nazwisko potencjalnego przeciwnika? Nie. Naprawdę? Nie. Rozumiem. Dzisiaj zobaczyliśmy starcie między Przemysławem Saletą a Andrzejem Gołotą. Jak podobało się Panu to wydarzenie? Spodziewałem się innego wyniku, aczkolwiek walka była fajna i naprawdę trochę tych czasów się przyjęli, zarówno Andrzej, jak i Sylwek. I była trochę taka emocjonująca od trzeciej rundy. Tych czasów było dosyć dużo z jednej i z drugiej strony. Szkoda, że przegrał Andrzej, bo dziękuję. Myślę, że po tym, co zrobił w boksie i po tych jego wspaniałych walkach, należało mu się do grana, no, ale to jest boks i decyduje ten dzień, ta walka w danym momencie. Tutaj Przemek był lepszy, no, zasłużenie wygrał. Rozumiem. Po wielu latach udało się podpisać kontrakt z KSW, co wpłynęło na to, że teraz zobaczymy Pana w KSW, a przez wiele lat była to opcja niemożliwa. No, po prostu w tym momencie się dogadaliśmy i obydwie strony były zadowolone. Dobrze, dziękuję za wywiad. Dla portalu fightsport.pl Paweł Nastura.